Witam wszystkich Państwa. Otwieram sesję Rady Gminy Granice. Na wstępie chciałbym przywitać przybyłych gości. Witam Panią Dyrektor Danutę Frączak, Dyrektorkę Powiatowego Urzędu Pracy. Witam Pana Jacka Karpinę, Przedstawiciela Urzędu Pracy. Witam Radnych Powiatowych. Proszę Państwa, dzisiejszą sesję Rady Gminy Granice zaczniemy bardzo miłym akcentem, a mianowicie wręczeniem tytułu Zasłużony dla Gminy Branice. Miesiąc temu Rada Gminy Branice podjęła uchwałę na wniosek kapituły o przyznaniu tytułu Zasłużony dla Gminy Branice w kategorii Popularyzacja historii i kultury Gminy Branice dla naszego mieszkańca, dla naszego radnego, dla naszego kolegi, dla naszego sąsiada, pana Benedykta Pospiszyla. Panie doktorze, proszę tutaj do nas. W imieniu Rady Gminy Granice wręczam panu statuetkę Zasłużony dla Gminy Granice. Proszę Państwa, zwyczajnie jest zgłoszenie jakiejś laudacji, ale ja bardzo skrótowo. Serdecznie dziękuję Radzie oraz Kapitule za wybór akurat mojej osoby. Ja myślę, że wszyscy przyczyniamy się do tego, żeby w naszej gminie było jak najlepiej. Jest to nasza mała ojczyzna i ta statuetka i ten dyplom należy się każdemu, kto pragmatycznie działa na rzecz gminy, a nie tylko mówi. Zawsze twierdzę, że poznacie go tak, jak było w Biblii, poznacie go po czynach. Na tym skończę, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Jestem naprawdę, naprawdę zaszczycony i wzruszony, a przede wszystkim bardzo zdenerwowany, bo przy wszystkich innych okazjach to może zachowałbym spokój, ale tutaj akurat nie mieszkam tyle lat i chcę działać w dalszym ciągu na rzecz Branic i przyrzekam, że to będzie dla mnie asumpt do dalszej pracy na rzecz globalnego środowiska. Dziękuję. Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, a więc prawomocność posiedzenia dzisiejszej sesji Rady Gminy Granice. Przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacje wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt szósty, informacja przewodniczącego Rady w okresie między sesjami oraz korespondencji dotyczącej gminy Branice. Punkt siódmy, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. Punkt ósmy, informacje o sposobie załatwienia interpelacji radnych. Punkt dziewiąty, interpelacja zapytania radnych. Punkt dziesiąty, udzielenie informacji o stanie bezrobocia w gminie Branice. Punkt jedenasty, udzielenie informacji na temat ochrony zwierząt gminy Branice. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości numer 132/5, 132/48, 132/40, 132/41, 132/42, położone w miejscowości Branice. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości numer 802/1 o powierzchni 0,838,83 położonej w miejscowości Branice. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości numer 42 o powierzchni 1054 hektara położonej w miejscowości Wiechowice. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości numer 587/4 o powierzchni 0,2552 hektara położonej w miejscowości Lewice. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej część działki numer 357/1
o powierzchni 6 m2 położonych w miejscowości Branice. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Branice. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu kupczyckiego. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Punkt 21. Wolne wnioski i informacje. Punkt 22. Zakończenie sesji. Czy są jakieś wnioski odnośnie porządku obrad? W takim razie proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Otwieram dyskusję. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Informacje wójta z działalności w okresie między sesjami. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny Nowak. Pytanie do wójta, co na celu miało spotkanie właśnie z udziałowcami prywatnego środka zdrowia? Czy ktoś jeszcze z Państwa ma w tym punkcie jakieś zapytanie? Proszę w takim razie, panie wójcie, o odpowiedź. Moi drodzy, pieniądze mają to do siebie, że lubią ciszę, a uzgodniliśmy na komisjach, że naszym celem jest przejęcie udziałów w tej naszej przychodni zdrowia. Mam nadzieję, że to się powiedzie i to był taki wstęp do tego, żebyśmy to w przyszłości uczynili. Póki co na razie rozmawiamy, jakim się to skończy efektem, będziecie wiedzieli pierwsi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Przechodzimy do punktu następnego. Informacje przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do punktu. Proszę, panie Wojtku. Panie przewodniczący, pismo, które skierował pan do wójta, to reakcja na pismo z kuratorium oświaty. Na ten temat coś więcej możemy się dowiedzieć. To pismo, jak pan widzi, wpłynęło 3 dni, to tak? Z data bardzo niedawno. Proszę państwa, pan kurator, w tym państwo macie to pismo przed sobą, prawda? Pan kurator zadał tam pytanie i oczywiście skierowałem tą informację do wnioskodawcy uchwały, którą podjęła Rada Gminy Branice. I co dalej? Czekamy na odpowiedź wnioskodawcy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze w punkcie 7, w punkcie 6, przepraszam, informację przewodniczącego Rady, jeszcze jakieś pytania? Przechodzimy w takim razie do punktu 7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna spotkała się 3 razy. 26 kwietnia tematem była analiza informacji o stanie mienia komunalnego. 5 maja analiza zamówień publicznych za rok 2016 i 8 maja opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Branice za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójta gminy Branice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczący Komisji Oświatowej. Spotkaliśmy się jeden raz i pracowaliśmy nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Proszę wiceprzewodniczącą Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa
spotkała się raz, pracowałam nad obradami dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą przedsięwzięć lokalnie. Komisja spotkała się też i ten raz pracowała nad porządkiem dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Nie ma dzisiaj z nami przewodniczącego komisji rolnej. Usprawiedliwił swoją nieobecność i prosił, żeby przekazać, iż także spotkali się jeden raz i pracowali nad porządkiem dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. Interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji, czyli 24 kwietnia 2017 roku. Pierwsza interpelacja to jest pan Zdzisław Tolega. Dotyczyła ona budowy kanalizacji odwadniającej i chodnika w miejscowości Wysoka. I tutaj otrzymał pan odpowiedź wójta gminy Brenice, tak? Chciałby pan coś dodać? Nie, na razie. Dziękuję bardzo. Druga interpelacja, pan Zdzisław Telega, remont drogi powiatowej Branice Wysoka. I tutaj także otrzymał pan. Pismo zostało skierowane do starosty. Rozumiem. Trzecia interpelacja, pan radny Edward Czyszczoń. Interpelacja dotyczyła wyregulowania lustra drogowego na ulicy Rzymierskiego w Branicach przed posesją numer 97 i tutaj odpowiedź wójta gminy Branice. Czy pan radny chciał coś powiedzieć? Dziękuję bardzo, bo to naprawdę sprawiało to niebezpieczeństwo, bo zostało to błyskawicznie zrobione, za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę, pan radny Lenartowicz. W imieniu mieszkańców gminy Branice zwracam się z prośbą o zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Głubczyce naprzeciw bazy PKS Głubczyce. Proszę mi mieszkańcy, czy wiatr, czy deszcz stoją na tym dworze, to jest odkupalane. Gdy z wójtem rozmawiałem, nie to używamy przy starostwie, czy gminie. Później drugie jest w kierunku drugiej damy oraz w kierunku mostu. Po tej ostatniej powodzi zostały dwa rowy zamulone. Proszę mieszkańców, żeby coś w tym kierunku zrobić. I proszę również przecięcie koron drzew przy drodze powiatowej relacji Wysoka Branice. Obecnie stan jest bardzo utrudnia przejazd czy ciągników, czy autobusów, gdzie będzie tak dziwko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś interpelacje, zapytania? W takim razie ja mam jedną interpelację. Pan Sebastian Baca, wójt gminy Branice. Interpelacja. Na wniosek mieszkańców gminy Branice zwracam się do pana po raz kolejny z interpelacją dotyczącą wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej numer 12200 ulicy Szpitalnej i drogi gminnej ulicy Ogrodowej Branica. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu został pozytywnie rozpatrzony przez Powiatową Komisję Ruchu Drogowego, co było niezbędnym warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z zapewnieniem starosty Głubczyckiego. Z zapewnieniem wójta gminy Branice, gmina Branice będzie partycypować w kosztach budowy tego przejścia. Proszę o realizację złożonych obietnic mieszkańcom Branic. Wyrażamy szacunku Radio Marianowiczek. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze interpelacje, zapytania? W takim razie przechodzimy do punktu 10. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w gminie Branice. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Dzień dobry Państwu. Mam pracę przygotował dla Państwa taki kompendium wiedzy o bezrobociu w roku 2016. To co Państwo macie, tam jest szereg tabel. Chyba
można sobie przeanalizować, czy tak na miesiąc kwiecień roku 2017 bezrobotnych w powiecie wiejskim było 1960 osób, co stanowiło 13,2% skali powiatu. Na następnej tabelce macie Państwo przedstawione bezrobocie w powiecie wiejskim i na tle powiatu, jak się ma gmina Branice, to te niebieskie słupki. Zawsze jest tak, że poziom bezrobocia, czy liczba osób bezrobotnych w gminie kształtuje się około 1/4 wszystkich zarejestrowanych. Jak jest 2000, to u Was wychodzi około 250 z takim małym haczkiem, czyli 1/4 obejmuje gminę Branice. W następnej tabeli macie Państwo, jak miało bezrobocie w ujęciu procentowym i na koniec roku było 13,2, a miesiąc kwiecień 12%, to 1960 osób daje 12%, z tego 243 osoby było w gminie Branice. Nie ma stopnięcia procentowego na gminę Branice, bo procent oblicza się na teren powiatu, a gminy nie, gminy tylko się podaje liczbowo. Następna tabelka to jest liczba bezrobotnych w roku 2017, jak się kształtowało powiecie, jak na gminie Branice. Znowu macie Państwo te niebieskie słupki w stosunku do. Co miesięcznie przygotowujemy różne sprawozdania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I taka tabelka też została Państwu przedstawiona. Poziom bezrobocia na 30 kwietnia roku 2017. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, bez prawa do zasiłku, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. I te przyczyny dotyczące zakładu pracy często gęsto są to osoby bezrobotne, które się kwalifikują na świadczenie przedemerytalne. Aczkolwiek niekoniecznie. No i macie też Państwo bezrobotnych zamieszkałych na wsi. I tu są wymuszczone te cyfry dotyczące gminy Branice. I tak na przykład bezrobotnych z prawem do zasiłku na powiecie było 187 osób. Na koniec kwietnia w tym gminie Branice było 23 osoby, w tym 11 kobiet. Następna tabela to jest liczba bezrobotnych rok 2016. Tu jest porównanie styczeń, luty, marzec 2016 do stycznia, lutego, marca roku 2017. Jeszcze dodaliśmy kwiecień, bo wykazaliśmy w ten sposób Państwu, że bezrobocie nam maleje, aczkolwiek niekoniecznie procentowo. I następna tabela to właśnie jest ujęcie procentowe, jak się to przedstawia, ale tutaj przedstawiliśmy Państwu już z podziałem na prawo do zasiłku bez prawa do prawa bezrobotnych do 25 roku życia, powyżej 50 bez kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi zwolnionych z przyczyn dotyczących. Proszę Państwa, co jest w tej tabeli takie szczególne? Bez kwalifikacji zawodowych, to znaczy osób, które posiadają wykształcenie dawne podstawowe, to już teraz w gimnazjach, w naszym powiecie jest około 30%. To jest takie trochę niepokojące, bo bez wykształcenia, bez kwalifikacji zawodowych, znaczy z wykształceniem podstawowym czy gimnazjalnym, ale bez kwalifikacji zawodowych. I wiecie Państwo, że ci bezrobotni, to oni się kwalifikują do takich zwykłych prac, jakichś dojrzałych, robotnik gospodarczy, jakichś podążujących, no tak jak ani inne. Więc z tych na przykład 2000 osób, mniej więcej, których jest miesięcznie, 30%, bo to jest około 700 osób, jest to dużo. Jest to duża grupa osób, która podejmuje bądź nie podejmuje pracę na takie
typowo jakieś sprzątające, porządkujące, coś w tym rodzaju. Aczkolwiek nie jest tak, że te osoby nie mają otwartej drogi, na przykład, żeby odbyć jakieś szkolenie zgodne z zainteresowaniami czy predyspozycjami, na przykład spadacza, czy wózki jest nie obecne, żeby tą pracę sobie jakoś te kwalifikacje podnieść i żeby żyć bardziej konkurencyjne na rynku pracy niż nie ma nic, nie ma podstawowego wykształcenia, żadnego szkolenia. Tutaj my nie utrudniamy. Zawsze jest to na wniosek osoby bezrobotnej. Liczba bezrobotnych macie Państwo w gminie Branice w następnej tabeli. I tutaj jest też rok 2016 do 2017 już szczegółowo. Było na przykład w styczniu 2016 350 osób, to 30 osób było u Państwa z prawem do zasiłku, 200 osób. Z tych 350 było trwale bezrobotnych. To znaczy, proszę Państwa, że co najmniej rok już nie pracowało. Powyżej 12 miesięcy byli zarejestrowani w Urzędzie Pracy. No i 106 osób z 350 było bez kwalifikacji zawodowej. W następnej tabeli macie to samo, tylko przedstawione w ujęciu procentowym, do analizy. I przygotowujemy też co miesięcznie poziom bezrobocia według wykształcenia. Tak, na podjęcie na przykład wyższe wykształcenie na koniec grudnia 2016 roku było zarejestrowane 149 osób, z tego 24 osoby z gminy Branice, to było na koniec grudnia. A w kwietniu zostało 139 osób z wyższym wykształceniem i 17 z gminy Branice, co stanowiło 12,2%. Resztę poziomy wykształcenia są też Państwu przedstawione, jakie to tak sobie proszę poanalizować, jak to się przedstawia. Bezrobotni według wieku, aczkolwiek według wieku mamy różne projekty i to też jest bardzo istotne. Bardzo istotny jest wiek jeszcze w jednym przypadku do udzielania czy przyznania prawa do zasiłku. Powyżej 50 roku życia obowiązuje zasiłek, który jest to 20%, więc tutaj ktoś ma 20 lat pracy albo mniej, ale ma wiek 50, więc potrzebuje od razu zasiłek 120%. Podczas gdy inne grupy do 50 musi się wykazać stricte stażem pracy, dopiero zasiłek otrzyma. To znaczy, powiem tak, do 5 lat otrzymuje 80% zasiłku, ale jest to w powiązaniu ostatnich 18 miesiącach 365 dni pracy na pełnym etacie. To się tam z tego nie zapomnieli. Później jest do 10 lat. Jest 100% i powyżej 10 jest 120%. 50? A po 50 jest też 120%, choć wymienią 20 lat stażu pracy. Dalej są bezrobotni podzieleni według czasu pozostawania bez pracy. I to też jest takie charakterystyczne, bo proszę Państwa, do 6 miesięcy jeszcze jak ktoś pozostaje bez pracy, to jego można szybciej zaktywizować, bo on jest jeszcze taki natchniony pracą i szybciej podejmuje pracę. Jeżeli mija ten okres 6, a już 12, to naprawdę to cudem graniczy, żeby te osoby podejmowały jakąkolwiek formę wsparcia z Urzędu Pracy. Aczkolwiek nie jest to takie, powiedziałabym, stricte, że nie podejmują. Podejmują, idą na staż, wysyłamy, ale tych różnych już na nie, to jest przyczyn bardzo dużo. Bo bezrobotny powyżej 12 miesiąca bezrobocia, on już umie sobie ścieżki wydać. Do OPS-u jeszcze gdzieś tam po jakąś pomoc wspierającą. No, przyzwyczaił się do domu, do życia w domu i dobrze jest. Więc od 12 do 24 miesięcy na 3
337 osób w powiecie, 48 było w gminie Brenice. W kwietniu tego roku na 287 w powiecie 47 było, czyli tutaj o 2% wzrostu osoby, które są zgłaszane bezrobotne. Jeszcze jedna tabelka bezrobotnych według stanu pracy. I tutaj właśnie od tego zależy przydział czy wysokość przyznawanego zasiłku. Do 20 lat, powyżej 20 jest już 120%, czy ma staż większy, czy nie, to jest zawsze 120%. No i proszę Państwa, bez stanu pracy w gminie Brenice na koniec grudnia było 33 osoby, podczas gdy w powiecie 295. Zmarało w powiecie na koniec kwietnia 270 i u Was też 4 osoby mniej. Bez stażu pracy, to znaczy te osoby, które w ogóle pracy nie podjęły jeszcze w swoim życiu, no jest to dużo. Bo proszę Państwa, jak się rejestrują osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, to nie tak sobie zarejestrował się, bo on będzie podpisywał, że on jest zarejestrowany. W Urzędzie Pracy po to się rejestrują osoby bezrobotne, wynika to z definicji, zdolne i gotowe do podjęcia jakiejkolwiek formy proponowanej przez urząd, albo sobie sami coś wynajdą i chcą wsparcia z urzędu. To nie jest tak, że urząd tylko i wyłącznie na urzędzie to jest zlecone, że urząd ma szukać pracy. Nie. Osoby bezrobotne mają być aktywne. Mogą też sobie same poszukać, jeżeli wymagają od nas wsparcia, jak najbardziej to wsparcie dostają. No i ważnym czynnikiem pracy Urzędu Pracy są oferty pracy pozyskiwane przez wizyty pracodawców, ale też istnieje taki obowiązek, jeżeli pracodawca ma wolne etaty, winien zgłaszać je do Urzędu Pracy na formy subsydiowane, niesubsydiowane, zależy od kondycji finansowej pracodawcy. I tak, proszę Państwa, macie przedstawione, trochę tutaj jest tak namalowane dość dużo, macie przedstawione powiat w roku 2015-16 i gminę Brenice też w roku 2015 i 16, jak się przedstawiały oferty pracy. I tak w powiecie za rok 2015 było 1643 oferty pracy. Z tego za cały rok z gminy Brenice było tylko 87 ofert pracy. Podczas gdy w roku 2016 zmalały oferty pracy, było 1597, też zmalało w gminie Brenice na 84. Liczba ofert pracy w następnej tabeli macie Państwo podzielone według miesięcy, jak wpływały. I na przykład w styczniu 2016 roku nie było żadnej oferty pracy. Te 84 oferty, które są w skali roku z rozliczeniem na poszczególne miesiące, to są oferty pracy i subsydiowane, to znaczy dopłaca Urząd Pracy w jakimś tam procencie czy w jakiejś części i też te oferty pracy, które Państwa pracodawcy z gminy Brenice zgłaszają po prostu, że takie mają miejsca pracy. Też przygotowaliśmy jeszcze porównanie takiej tabeli styczeń i kwiecień, rok 2016 i 2017. I w tym roku troszeczkę mniej ofert pracy, chociaż zaczął się rynek pracownika, a nie pracodawcy, bo pracodawcy poszukują pracowników z kompetencjami, z wykształceniem, z różnymi predyspozycjami. No i teraz jest tak, że tak jak było w roku 2020, coraz ciężej znaleźć tego odpowiedniego pracownika na dane stanowisko, aczkolwiek ofert pracy jest trochę mniej. No i macie Państwo wyszczególnione, że na przykład w roku 2016 za te 4 miesiące było 41 ofert pracy w gminie Brenice, a w tym roku tylko 30, czyli spadek jest dość wyraźny. Powiatowy Urząd Pracy od roku 2014 zajmuje się
wydatkuje środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i są to szkolenia dla pracowników i pracodawców. I tak, firmy do 10 osób mają finansowanie, tam Państwo macie w tych zielonych ulotkach, firmy do 10 osób mają finansowanie do 100% danego szkolenia, a powyżej 80%. I macie Państwo przygotowane w roku 2014, kto korzystał, szkoła podstawowa we Włodzinie, tu zapewne było studia podyplomowe. W roku 2015 OPS Bradnice to było szkolenie, samodzielny wojewódzki szpital nerwowy i psychiczny chorych w Bradnice 6,5 tysiąca, to też były studia podyplomowe. NSZOS, dom med, Irena Rzeźnicza, było szkolenie dla zatrudnionego pan menadżera. No i w roku 2016 OPS Bradnice znowu korzystał i szpital Bradnice też 15 tysięcy. Były studia podyplomowe i jeszcze jakieś inne szkolenie. Proszę Państwa, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od tego roku, stycznia 2017 roku, musimy ogłaszać nabór. Na ten rok jest 154 300. Ogłosiliśmy już trzeci nabór. To są też wyszczególnione priorytety. Tam Państwo macie te priorytety zawarte w tej wyłączce. Nie mogą to być szkolenia miękkie. Nie może być na przykład w uzasadnieniu jeden z pracodawców powiatowych pisze sobie tak. Pracownicy sobie wybrali szkolenie. Nie ma czegoś takiego. To pracodawca decyduje dla swojego pracownika, czy dla siebie, jakie szkolenie jemu będzie potrzebne w pracy. A nie sobie pracownik wybrał, bo oni to do pracy potrzebują. Na to Krajowy Fundusz Szkoleniowy nie może być przeznaczony, no i do odpowiedzi negatywnie. Także jak najbardziej szkolenia twarde, czy na przykład jak jest kierowca samochodu ciężarowego, to jest firma budowlana, ma jeszcze jakieś spycharki, ładowarki, koparki, no i kierowca nie zawsze jeździ, albo jeździ, ma przestój, bo to wtedy siada na koparkę i na to też musi mieć uprawnienia, więc to pracodawca jest mózgiem Krajowego Funduszu Szkoleniowego korzystania z tych środków i jeżeli takim zasadnym jest, to najbardziej jest przyznawane. No i mamy aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2016, jak się przedstawiało w powiecie. I tutaj Państwo macie liczbowo podane 909 osób, żeśmy zaktywizowali, to znaczy dopłacaliśmy coś do tych osób. Na gminie Bradnice było to w tej 999 osób i na gminę Bradnice poszło 746 167 zł 96 groszy, co stanowiło do ogółu budżetu powiatowego 10,9%. W roku 2017 już też są środki zaangażowane, bo jest to już połowa maja. I tutaj jest na koniec kwietnia to, co żeśmy wydatkowali, już tutaj zaangażowaliśmy środki. Tu macie Państwo na gminie Bradnice poszło 22 staże, 2 prace interwencyjne, 15 prac społecznie użytecznych, 3 dotacje. 2 umowy podpisaliśmy na 3 stanowiska doposażenia, stanowisk pracy. 2 umowy na 2 stanowiska na refundację dofinansowania wynagrodzenia, czy refundację wynagrodzenia na minus 30, to nie ma jeszcze 30 lat. I 2 osoby poszło. Dofinansowanie wynagrodzenia na plus 50, też jest taka forma, 3 osoby, były 3 bony na zasiedlenie, no i to stanowiło zaangażowanie 53 osoby na kwotę 429 059 zł 39 groszy, stosunek procentowy 9,4 do ogółu budżetu, który jest w tym roku przewidziany. I na powiecie w tym czasie łącznie z granicami 329 osób jest zaangażowanych na gminę Kolejna Wsparcie. Przedstawiliśmy jeszcze Państwu te
samą tabelkę, no to też tak dobrze wiedzieć, co, gdzie jest mniej więcej. Firmy na terenie powiatu głubczyckiego, w tym gmina Branicy. I proszę Państwa, jest mikro, mikroprzedsiębiorstw od 1 do 9 zatrudniających osób. Na powiecie na koniec roku 2016 było 3870, podczas gdy w gminie Branice na ten okres było 365. Dalej jest podział od 10 do 49, małe, średnie do 249. No i proszę Państwa, macie dużą jedną firmę zatrudniającą powyżej 250 osób, to jest szpital Branice. Zatrudnionych jest w uwadze 400 osób jest zatrudnionych w szpitalu Branice, 41 osób jest w Lemecie. To macie Państwo takie dwie większe liczby. Nie ma coś tam jeszcze średnie, 50 do 40. No i na końcu jest ta tabelka z 2003 roku. Jak Urząd Pracy pozyskiwał środki finansowe z Funduszu Pracy? I to jest ta pierwsza tabelka, zawsze na koniec grudnia podajemy. I w tym roku na przykład już mamy na chwilę obecną 7 milionów 210 osób. No i w stosunku do bezrobotnych, do procentu daliśmy teraz w kwietniu wyborczym. 74% już proszę Państwa zaangażowanych środków tego roku na powiecie głubczyckim. To tak z gwoli przypomnienia, najlepszym rokiem od 2003 był rok 20, gdy było 9,4 miliona, ale to już była, to było dużo środków, bardzo dużo. Wtedy też i bezrobocie były trochę większe, też nie ma też trochę. Poziom bezrobocia na koniec kwietnia 1960 osób, sprawę do zasiłku 95 na terenie powiatu, to stanowiło 20%. Ofert pracy w tym roku to już też chodzi. Dało się więcej, ale jest 611 na koniec kwietnia, bo takie dane posiadamy. No i w gminie Branice z tego 47 osób. Bezrobocie nam sukcesywnie maleje, aczkolwiek wysłać bezrobotnych do pracy czy na staż, no, jakoś to tak. To znaczy nie, żeby myśmy nie chcieli, tylko bezrobotnych często rozmawiają, udziały w formach i zawsze. A to dzieci małe, a to mąż za granicą pracuje, a żona się opiekuje dzieckiem 8-letnim czy dziecy, a to godziny pracy nie pasują, no i tak jest o nie inaczej. Jeżeli mają Państwo pytania, czy coś Państwo chcą jeszcze wiedzieć, bardzo proszę z tym uwagą. Proszę Pani Radny, Pani Zarobić, nie tak będzie, że Państwo przyjedzie jedną czy dwie osoby, żeby bez roboty na Głubczyc z gminy Branice musieli jechać, podpisywać. To sam dojazd do Głubczyc tam jest powodu prawie 20 złotych. Autobusy nie pasują. Bo kiedyś tak było, że przyjeżdżał jeden czy dwie osoby. Państwo na takie sesji tłumaczę, że nie ma czegoś takiego, że pracownicy będą pracy, będą przyjeżdżać do każdej gminy, żeby ktoś chciał się nie ma tego ustawy, nie ma przyzwolenia władz ustawodawczych naszego kraju, więc takie rzeczy nie potrzebują. To było. Bezrobotny, który zgłasza się do urzędu pracy, to nie po to, żeby podpisać swoją listę obecności, że on jest w rejestrze bezrobotnych. On dostaje panią propozycję, jakąś ofertę pracy, albo stażu, albo szkolenia, zawsze coś my z nim robimy.
takiej możliwości system został tak już dopracowany, że pół urzędu musiałoby wyjechać dla przyjęcia 10-20 osób bezrobotnych do drugiej granicy i nic by to nie dało. Ani nie wydali skierowania. No, ja nie mogę sobie wypuścić ileś osób. Czy ustawodawca na to nie pozwala? Miało być na przykład bliżej do obywatela. Proszę pana, w jaki sposób zdobywaliśmy, jak to zrobili, jak skontraktowali, bo my na to nie odpowiadamy. Obywatel też ma przyjść pod taką pomoc, żeby wyszedł zadowolony z urzędu, a nie tylko odpowiedzialną swoją obecność, na to rozumieją. On ma być zdolny, gotowy do podjęcia jakiejś formy aktywizacji. On ma chcieć pracować, a nie tylko się rejestrować w urzędzie pracy. No, proszę Państwa, na przełomie swojej pracy nawet z takimi środowiskami, które spotykał, a ja nie chcę pracy, ja chcę tylko się zarejestrować. A może kiedyś z tego będzie emerytura? No ale jak? Żadne składki nie są wprowadzane, bo składka emerytalna jest podstawą do osiągnięcia wieku emerytalnego czy tego stażu pracy. Tutaj nie, bo jeżeli jest prawo do zasiłku, wtedy składka emerytalna jest, a tak inaczej nie. Jeżeli ktoś z bezrobotnych osób uczestniczy w pracach interwencyjnych czy w jakiejś innej formie, poza pracami społecznymi rzeczywistymi, to tam jest składka emerytalna odprowadzana i wtedy on może sobie tymi krótkimi okresami oczekiwać, że będzie miał powiększony staż pracy. Bo staż pracy jest brany do wysokości emerytury i do nabycia prawa do niej. Tak jest to nie inaczej. Czy prawda, że pośrednik uczy taką stronę? Proszę? Pośrednik. Jaki pośrednik? Czy jest dodatkowo skierowany z Urzędu Pracy do pośrednika pracy? Nie. To, proszę Państwa, było w roku chyba 2015, myślę, że to nie było, nie wiem, że w naszym powiecie jest powyżej tam jakiegoś procenta było osób bezrobotnych, ugotowanych bezrobotnych i zostaliśmy wyłonieni, że Agencja Zatrudnienia będzie pomagała aktywizować nasze osoby bezrobotne. To był projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Myśmy musieli skierować 200 osób. 100 osób z trzeciego profilu, 100 osób z drugiego. No i firma z Olsztyna aktywizowała naszych bezrobotnych. Najpierw prowadziła pośrednictwo, doradztwo, jakieś zajęcia z psychologiem, a później, proszę Państwa, wysyłała do pracy. Ale jak? Wysyłała na przykład na 2 tygodnie do pracy, dawała 50 jakichś tam ulotek. Ulotki były tego typu, bo myśmy sprawdzali, jak to ta aktywizacja wygląda. Więc były ulotki, że sprzedają t-shirty, jakieś zabawki, o takie nic. I ten bezrobotny musiał do 50 pracodawców pójść, tą ulotkę przedstawić i musiał tych 50 pieczątek pozbierać. Że on tam był, że tego sobie do kosza nie wrzucił, no i za to było połowę minimalnego wynagrodzenia. No a firma kasowała tam jakieś środki, to były ustalone procentowo. Tego wszystkiego to tak, parę osób sobie znalazło zatrudnienie sami, więc firma też stosowała za nich i to było w różnym procencie. Parę osób wysłali, proszę Państwa, powyżej 6 miesięcy, do 3 miesięcy było zatrudnienie, do miesiąca, bo to były różne poziomy procentowe płatności, wynagrodzenia dla Agencji Zatrudnienia i do 2 tygodni. I wierzcie, że było też 120 parę osób tych dwutygodniowych. Było parę osób miesięcznych, ale ktoś z firmy chodził sobie na przykład po szkołach powiatu i gminy i oferował dyrektorom szkół, że da na radę rodziców 1,5 tysiąca, żeby dyrektor zatrudnił osobę na miesiąc. Takiego typu była ta aktywizacja. Czy ona coś dała? Przychodzili bezrobotni, się skarżyli, że oni chcą podjąć pracę, ale ja nie wiem, czy tylko tak mówili, że chcą podjąć, czy jak. Oni chcą podjąć pracę, a ich tylko ćwiczą i z psychologiem, i z pośrednikiem, i z doradcą, to nic nie dają, to już pracują. Ale proszę Państwa, w tym roku znowu przystąpiliśmy do tego programu. Spotkanie jest chyba jutro. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy przystąpiliśmy, bo w
teraz mogliśmy na naszych warunkach i skierujemy 90% osób z trzeciego profilu. Dlatego 90% 200 to będzie 180 osób, bo my de facto z tymi osobami nie możemy udzielić żadnej formy wsparcia trzeciego profilowi. No poza tym, że jeżeli nie osiągną jakiegoś tam poziomu dochodu wedle OPS-u, to może być skierowane na pracę społeczną użyteczną. No ale widzicie Państwo, u Was w gminie jest 15 osób, a tych osób jest dużo więcej, więc zdecydowaliśmy się dlatego, że tych 180 osób spróbujemy jeszcze raz przez agencję pracy zaktualizować. To znowu jest projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jest specyfikacja przygotowana, będzie przetarg. Jaka firma będzie wyłoniona, nie wiadomo, ale ta firma, która aktywizowała naszych bezrobotnych, bo to wtedy był namysł, brzeg i Głupczyce, no to już jest dochodzenie jakieś tam policyjne czy prokuratorskie prowadzone. Czego dotyczy wszystko, to jest na razie nie wiadomo. No i zobaczymy, co to jest. Także to jest tego typu pośrednie. Pan radny Synka. Jak będzie się zapytać na dziś? 831 zł 10 groszy brutto 100%. I to jest przez 3 miesiące. Zależnie od stażu pracy jest 80%. Jest to, tak, 831,10. Zasiłek nie był waloryzowany przez 2 lata. Zobaczymy, czy w tym roku zawsze waloryzacja jest na koniec czerwca, jeżeli jest. No i to jest przez 3 miesiące, a później jest progresywny, później jest chyba 638,20. I znowu 80%, te 638 to jest 100%, no i 120 to jest od tego 638, 20%. Proszę Pan Sosa. Proszę Pan Sosa. Pytanie chodzi o pracowników, co wykonują pracę społeczną w poszczególnych wsiach, co mamy 40 godzin w miesiącu i chodzi o te osoby, i oni na przykład zaczynają pracę wiosennie już w tym roku, bo spływa, że nie przy 37 kwietnia, ale czy oni nie mogliby zacząć na przykład już wcześniej, 15 na przykład marca, gdzie są w pozostałości po zimie, czy na przecięcie gałęzi, czy coś tego rodzaju, i czy nie mogliby pracować dłużej na przykład do końca listopada, tak jak wiemy w listopadzie, jest dużo jest liści, opada liści i jest problem z tym, kiedy się spotykam z codzienki realizacyjne czy te rody i w ogóle jest problem, bo oni robią śliwe do końca października. Czy oni mogliby robić do końca listopada, ale jest problem właśnie w jesieni z mieściami? Czy jest to takie sztywne przepisy, czy oni mogliby robić dłużej, jak to wygląda? Czy oni są tych samych stawkach, co w tamtym roku, czy mają coś więcej w tym roku? To ja tyle dziękuję. Powiem Państwu, prace społecznie użyteczne są organizowane na wniosek Urzędu Gminy. Zajmuje się tym OPS i OPS do końca stycznia musi złożyć zapotrzebowanie, ile osób będzie chciał zatrudnić na pracach społecznie użytecznych, żeby one odpowiadały jeszcze temu poziomowi przychodów czy dochodów, jakie osiągają do tego OPS-u, żeby się kwalifikowały. Urząd Pracy przychyla się do każdej daty, nam nie zależy, nawet może być od 1 lutego. My tylko musimy mieć zapotrzebowanie i podpisać z wójtem czy burmistrzem porozumienie i prace społeczne są, organizowane, także to od nas nie zależy. Proszę w swojej gminie robić, agitować, że Pan potrzebuje na przykład od 1 marca, tu nie ma sprawy. Ale się Pani mówi, Pani się tym zajmuje, to Pani powiedziała, że właśnie zależy od urzędu, żeby do tego... Ale my kasę mamy, proszę Pana, kasę ja mam. Więc jak mam środki, to nie, że to odejdzie. Do końca stycznia musi złożyć zapotrzebowanie. A gdyby potrzebowała już w styczniu, na przykład po połowie, no to składa wcześniej zapotrzebowanie, żebyśmy mogli to zapotrzebowanie przyjąć i porozumienie podpisać. Moment rozpoczęcia prac społeczno-użytecznych może być podpisanie porozumienia. Także to my środków mamy, no ile się chce, także spokojnie. Proszę Pana Radny Czyszko. Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie, bo mam bardzo to wiele. Jest taki punkt na stronie 19 i 20, strona 19 i 20 jest pełna zasiedlenie. Tam skorzystały 4 osoby i 3 osoby w roku.
średniego chodzi to 8 tysięcy. Co to jest za bon i kto może z niego skorzystać i jak to funkcjonuje? To jest od 2014 roku takie formy wsparcia do 30 roku życia, to muszą być osoby. One muszą przepracować 6 miesięcy na pełnym etacie albo o minimalnym wynagrodzeniu, bo nieraz jest pół etatu, ale jest na przykład 2000 czy 2,5. Także tutaj 6 miesięcy pracy muszą złożyć do nas wniosek o bon na zasiedlenie. W jednym roku było to jeszcze do 200% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. To jest takie coś tam na stronie ministerstwa. W ubiegłym roku wynosiło to 7700, w tym roku 8. Pod koniec roku też jeszcze dawali 8, bo to jest te dochody, to są warto poprzedzający złożenie wniosek. Także jak, proszę Państwa, jest ogłaszane, bo tam jest spóźnienie miesięczne, że na przykład kwartał kończy się we wrześniu, to po pierwsze jest w październiku ogłaszane. Kto w listopadzie już włożył, a mieliśmy środki finansowe i zostawały. Wiedzieliśmy, że nie wykorzystamy pod co inne, bo no 700, 800, 300, to lepiej było to było, tak? No i takich udzielali się. Te bony na zasiedlenie są za poręczeniem. Do 8 miesięcy musi się osoba rozliczyć z zatrudnienia 6-miesięcznego. No i to jest taka darowizna. To jest na zagospodarowanie. On się z tego nie rozlicza, tylko te pieniądze na konto dostaje i się rozlicza z tego zatrudnienia. Gdyby przyszło mu do głowy, że nie był zatrudniony, czy z jakichś tam powodów, no to ma nas tego poręczyciela, no i zwrot następuje. Bo dnia wypłaty z odsetkami, bo to jest ustawowo. No, jest to dobra forma wsparcia. A i jeszcze musi to być tak. 3 godziny dojazdu, tam i z powrotem, czyli od Państwa, jakby ktoś pracował w pokoju, to się kwalifikuje, bo tam jest ponad 1,5 godziny dojazdu publicznym środkiem lokomocji albo powyżej 80 km. To takie są moje wymogi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Panie dyrektor, ja mam takie jeszcze króciutkie pytanie. Bon stażowy, co to znaczy bon stażowy? Czy bon stażowy to też jest staż 6-miesięczny i pracodawca winien zatrudnić daną osobę, która jest na stażu na następne 6 miesięcy. Wtedy pracodawca otrzymuje 1531,50 takiej premii za zatrudnienie tej osoby po zatrudnieniu tym 6-miesięcznym powyżej stażu. Tak? I osoba bezrobotna otrzymuje też, to z ustawy wynika, do 100 zł stypendium kosztów dojazdu. I do 30 roku życia oczywiście, bo to jest forma do 30 roku życia. Bo staż jest później realizowany, ale już ten późniejszy to nie jest tak nazywany. Przepraszam, to jest 4591, to jest jednorazowo? Tak, jednorazowo dla pracodawcy za to, że miał stażystę 6 miesięcy i za drugi 6 miesięcy. No, taka premia. Pani dzisiaj jeszcze użyła takiego sformułowania, że bezrobocie spada niekoniecznie procentowo. Rozumiem, że to jest uzależnione, że znaczy to jest aktywnym zawodowym na terenie powiatu. A ona może spadać i dlatego bezrobocie spada, ale niekoniecznie. A niekoniecznie procentowo. Bo te osoby, które wyjeżdżają na pracę poza teren powiatu, to one nie są liczone, że one tu masz pracę. Gro wyjeżdża, ale to jest tak. No i mamy środki, w tym roku nie organizujemy szkoleń grupowych. Mamy środki na szkolenie. Jeżeli osoby bezrobotne znajdą sobie pracodawcę, który zechce ich zatrudnić, ale z jakimiś tam kwalifikacjami, wtedy pracodawca podpisuje, że zatrudni tą osobę i ta osoba u nas składa wniosek i wysyła ją na szkolenia, że no, zachęcamy osoby bezrobotne czy pracodawców, którzy chcą mieć bardziej kompetentnego pracownika czy z jakimiś uprawnieniami, żeby składał do nas wniosek, składała ta osoba bezrobotna, Państwo pracodawcy podpiszą zapewnienie zatrudnienia i te osoby wyświetlają. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, panie dyrektor.
Przechodzimy do punktu 11. Udzielenie informacji na temat ochrony zwierząt w gminie Brejce. Otwieram dyskusję. Proszę. Chciałeś coś? Nie? W takim razie zamykam punkt 11. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości numer 132/25, 132/40, 132/40, 132/42, 132/42 położone w miejscowości Brańce. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie nad punktem 12. Kto jest za podjęciem uchwały? Pan kolega jest za. Czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy. Spokój, bo chodzi o działki na terenie szpitala. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości numer 802/1 o powierzchni 8383 hektara położone w miejscowości Brańce. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem wcześniej odczytanej uchwały? Jeszcze momencik, proszę podtrzymać ręce jeszcze troszeczkę, żeby policzyć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości numer 42 o powierzchni 1054 hektara położonej w miejscowości Wiechowice. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Kto jest za odczytaną wcześniej uchwałą? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości numer 587/4 o powierzchni 0,2552 hektara położonej w miejscowości Lewice. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem wcześniej odczytanej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej część działki numer 357/1 o powierzchni 6 m² położonej w miejscowości Branice. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem wcześniej przeczytanej uchwały? Jednogłośnie uchwała została podjęta. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Brańce. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny Chuchla. Ewentualnie w tej sprawie rozmawiać też z Młodzieżową Radą Gminy Brańce. Wczoraj rozmawiałem z przewodniczącą Rady Gminy i Młodzieżowej. Czekają na kontakt i ewentualne propozycje. Młodzieżowa Rada Gminy też ma swoje propozycje i chciałbym przedstawić. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie głos? Proszę, pan radny Mokrzycki. Wpłynęły już jakieś kandydatury? Co to? Na komisjach były podawane różne osoby, no ale tutaj na sesji należałoby kogoś zgłosić i wtedy no można to przegłosować. To zgłaszam kandydaturę pana, panie przewodniczący. Proszę, pan radny Huchla. Panie przewodniczący, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem, proponuję, by pan przewodniczący spotkał się z młodzieżową radą, porozmawiał z nimi. Udział pewnych propozycji, jakie oni mają do przedstawienia. I w następnej sesji na komisję przedstawić, będziemy decydować. My się lekceważyli od samego początku. Myślę, że to nie jest aż tak pilne. Ale liczmy, albo pokażemy, jak to zajmują, że i będziemy zostali. Proszę? Pan radny kolega, proszę. Nie, ja dziękuję. Rozumiem do tego trzecie podejście, jak to widać, że nie budzi to zainteresowanie, więc uważam, że należy to jeszcze raz rozważnie przemyśleć. I ja następnie jeszcze raz w sesji, że tak powiem, złożę wniosek. I się powiedziałem, że on nie zostanie zaakceptowany, czy uznany. Proszę w takim razie o jakieś decyzje, o złożenie jakichś wniosków. Propozycji, wniosku, proszę. Tak, proszę. Ja proponuję panią Martę. Rozumiem. Marta, czy wyrażasz zgodę na kandydowanie? Tak? A możemy tego punktu wrócić po koniec sesji, mogę się zastanowić? Porządek obrad. Możemy, wnioskuję o 5 minut przerwy. Kto jest za podjęciem? Kto jest za przerwą? Dziękuję. 5 minut przerwy, proszę Państwa. Wznawiamy sesję Rady Gminy Branice po przerwie. Proszę Państwa, jesteśmy przy punkcie podjęcia uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Branice. Czy Marta wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Zamykam w takim razie listę kandydatów. Zarządzam głosowanie. Kto jest za tym, ażeby opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Branice była pani Marta Humeniuk? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu dubczyckiego. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. Otwieram dyskusję.
Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Komisji dobrze pracuje, to szybko idzie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 21. Wolne wnioski i informacje. Otwieram dyskusję. Proszę pan radny Kukla. Jest, dobrze. Czytam państwu list, jaki przywręczyli mi rodzice zespołu Marszałek. Proszę o to, żeby ten list odczytał. Więc to robię. 8 maja 2017 roku, Rada Gminy Granicy. Jesteśmy zdziwieni sposobem pracy i zawiedzeni decyzją kapituły powołanej do przyznawania odznaczenia zasłużone dla gminy Branicy. Uzasadnienie: nie wszyscy radni znali nazwiska ani zasługi innych zgłoszonych kandydatów i ciemno głosowali za kandydaturą wskazaną przez kapitułę. Dowód wśród radnych był i jeden z naszych rodziców i podobnie jak inni nie miał pojęcia, kto i za jakie zasługi był jeszcze zgłoszony. Na pewno słusznie należy się odznaczenie panu posłu Środu, ale z tego co wiemy, można było przyznać dwa odznaczenia indywidualne w różnych kategoriach, co jest zgodne z regulaminem. Naszą kandydatkę zgłosiliśmy w kategoriach kultura, sztuka i promocja gminy w kraju i za granicą. Czy w naszej gminie rzeczywiście nikt nie zasługuje na odznaczenie w tych kategoriach, skoro nikogo nie wyróżniono? Dzięki pani Aleksandrze Szpak Listopadzkiej odbyło się wiele wyjazdów, sukcesów i występów branickich marżoretek Kaprys w kraju i za granicą, o czym przez wiele lat informowały media regionalne i ogólnopolskie, prasa, radio i telewizja, wysławiając nie tylko nasze dzieci, ale gminę i Polskę. Trzy wielokrotne doprowadzenie około setki dzieci w naszej gminy do medali, tytułów Mistrzostw Polski, Europy i Świata i inne osiągnięcia zawarte we wniosku to zbyt mało. Czy ktoś z naszej gminy miał lub będzie miał kiedyś większe zasługi? Czy wielokrotne występy kaprysów w takich krajach jak Czechy, Anglia, Słowacja, Austria, Watykan, Bułgaria, Włochy, Węgry, Chorwacja, w tym tygodniu nawet Paryż, są zbyt słabą promocją gminnej polskiej kultury? Czy ta pani z zespołem Kaprys ma jeszcze zdobyć Mistrzostwo Galaktyki, aby zasłużyć na uwagę kapituły i nie i tylko takie odznaczenie? Cieszymy się, że praca tej pani jest chociaż godniej doceniana poza granicami gminy. Dobrze, że sesja została sfilmowana, bo dzięki temu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób podejmowane są decyzje na sesjach i czym kierowała się szanowna kapituła. Czyżby prywatnymi uprzedzeniami niektórych jej członków list przekazaliśmy do przeczytania panu Wojciechowi Kukla, bo tylko on ośmielił się zwrócić uwagę na tę wątpliwość. Zrobiłem to, co mnie prosili rodzice. I to jeszcze raz potwierdza to, co mówiłem na poprzedniej sesji. Lękowi się żeby taka tytuła uznała należało, ponieważ swoją pracą, tak jak było powiedziane, przedstawiał historię Branic, ale jeżeli patrzyłem na dokumenty, znowu wracam do tego samego. W wniosku nie było podkreślanego
określonej żadnej, jak to się nazywa fachowo, kategorii, nie kategorii, tej dziedziny, w której zasłużył sobie na to wyróżnienie. I idąc tym tokiem rozumowania komisji i kapituły, nie wyróżniając poszczególnej tej kategorii, kapituła uznała, że pan Pospiszyl wypełnił wszystkie normy obowiązujące w poszczególnych kategoriach i w tym układzie logiczny jest, że już następny się nie mieści, bo nie ma dwóch wyróżnień tej samej kategorii. Jeżeli to jest takie niedopatrzenie, to świadczy tylko o jednym. Zbyt pochopnym, zbyt niedokładnym i zbyt lakonicznym podejściu kapituły do złożonych wniosków. To jest taka moja refleksja. Jeżeli, proszę Państwa, patrzymy globalnie na to wszystko, co się dzieje w gminie, ja bym chciał tylko i proszę, zgłaszam formalny wniosek. Chciałbym otrzymać pisemne uzasadnienie i protokół z posiedzenia kapituły. Kto jak wnioskował, jakie było za, jakie było przeciw. Jest to wyróżnienie, które powinno być wyróżnieniem godnym. A jeżeli ma być godnym, to dokumenty, które, na podstawie których to wyróżnienie zostaje przyznawane, powinny być ogólnodostępne. Ja jako radny, ale też mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jakie były kryteria, jakie były zdania, jakie były oceny poszczególnych wniosków. To wszystko. Dziękuję. Rozumiem, że ten wniosek kierowany jest do pana wójta. Proszę? Ten wniosek kierowany jest do pana wójta. Tak. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 25. Wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Ja. A pan jeszcze raz. Proszę. Tak, bardzo. Znowu muszę wrócić. Tym razem do skargi pana Fardowskiego i do podjętej uchwały, który ma w podstawie opinii Komisji Rewizyjnej Rada Gminy podjęła uchwałę uznającą skargę za bezzasadną. Nieuzasadnioną. Nieodłącznym elementem dzisiaj będzie to, co za chwilę Państwu przeczytam, a odnosi się do kampanii wyborczej wójta, gdzie jednym z punktów było napisane rozpatrywanie wszelkich skarg i gruźb w trybie przyspieszonym, a nie w ostatnim dniu obowiązującego prawa. Jeżeli miałbym to brać na poważnie, znowu idąc logiką mojego myślenia, Rada Gminy Branice nie pozwala wójtowi tej obietnicy przed wyborami spełnić. Jeżeli wiemy, jak są rozpatrywane wszystkie skargi, jeżeli trwa to 2-3 miesiące, to w tym układzie jest to trochę bardzo ładnie, albo bardzo brzydko, albo ordynarnie, dywersja w stosunku do. Parę razy zwracałem na to uwagę, że tryb postępowania w przypadku złożonej skargi jest nieadekwatny do możliwości, które możemy zrealizować. Jakoś ciężko to idzie, jakoś przekonania do tego nie ma większych rad. Znowu powiem brutalnie. Ja złożę jeszcze raz ten wniosek i oprę się na tym, na czym polega demokracja. Wójt ma za sobą większość rady. Jeżeli wójt pragnie naprawdę zrealizować ten zapis, może ze swoimi radnymi porozmawiać i przekonać ich, że warto wprowadzić zapis
zmianę statutu, w którym to, co ciągle sygnalizowałem, każda wpływająca skarga powinna być rozpatrywana nie dłużej niż w terminie obowiązującym, czyli 30 dni. Jeżeli wymaga to dodatkowych wyjaśnień, to się zgadza. Ale jeżeli jest to jakaś sprawa prosta, powinna być załatwiana nie dłużej niż w terminie 30 dni od wpłynięcia skargi. I wrócę do skargi pana Twardowskiego. Zadałem sobie trochę trudu, posiedziałem tutaj w gminie, porozmawiałem z urzędnikami, powyciągałem dokumenty. Znowu potwierdza się to, o czym mówiłem. Odpowiedź na to krótkie jedno pytanie. Dlaczego poskarżył się pan Twardowski? Dlaczego w terminie półrocznym nie było komisji czy wizji lokalnej, gdzie dostał informację, że taka wizja będzie? Jeżeli tego nie było, to jest to skarga zasadna na niepodejmowanie żadnych czynności przez gminę. A szefem gminy kto jest? Wójt. Czyli skarga w mojej ocenie, w ocenie pana Twardowskiego, jest zasadna, dlatego że nie było odpowiedzi na wprost. Dlaczego tej komisji nie było? Później po kolei te wszystkie wyjaśnienia. Te są błędy w numeracji działek, te są błędy określenia własności działek i to też świadczy, że komisja rewizyjna nie do końca bardzo wnikliwie rozpatrywała tę skargę. Zgadzam się z tym, to zrobiono, to przyjęto, to będzie do realizacji, ale to nie jest sedno tej skargi. Jeżeli tak mamy traktować naszych mieszkańców, to naprawdę czasem jest lepiej milczeć, niż mówić nie na temat i swojej odpowiedzi niejako ogólnie pokazywać, że ty nie masz racji, nie jesteś w części. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo panu dziękuję. Czy ktoś z państwa? Proszę, pan ten rachunek. Znaczy, ja to pytanie, gdzie są te błędy? Masz te błędy na piśmie? Gdzieś te błędy? Tak. To proszę przedstawić. Protokół. Proszę przedstawić, bo tu mówię błędy. Tak, nie ma. Proszę, przewodniczący komisji rewizyjnej. Odnosząc się do pana wypowiedzi, to tak. Pierwsze pismo, jakie wpłynęło pana Twardowskiego, to był koniec sierpnia zeszłego roku. Czyli już po żniwach te plony. Później tam w piśmie jest wyjaśnione. Następny pracownik urzędu był w połowie września, czyli już prace rolne zaawansowane. Teraz pan mówi, jeszcze do tego się odniosę, po prostu są pewne realia, w których nie można, gdy już rolnik jakiś poniósł koszty z uprawą sobie samowolnie zabrać, zajeździć to i tak dalej, bo to się wiąże ze sprawami sądowymi ze strony rolników, który może zaskarżyć urząd gminy, czyli dodatkowe środki nieprzewidziane za taką samoistne po poniesionych kosztach przez rolnika zniwelowanie, mimo że właścicielem tej drogi jest gmina. I tutaj jeszcze się nie zgadzam z panem, tam drugie, co pan zarzucał nam odnośnie różnic wypisanych w protokole. W takim układzie proszę o protokół, bo rozumiem, że pan wykorzystując mandat rolnego, sam bez niczyj test sprawdza komisję rewizyjną i podważa decyzję komisji rewizyjnej. Przecież nie tak. Tak. Nie, proszę na piśmie o złożenie przeprowadzonej kontroli. Dziękuję. Proszę, przepraszam. Proszę pan radny powiatowy, proszę bardzo. Ja chciałem się odnieść, wolę wnioskę do tego, co mówił pan radny Huchla.
I jak nieraz moi znajomi mówią, dlaczego tak rzadko chodzę na sesję, to dzisiaj się cieszę, że tak rzadko chodzę, że nie muszę słuchać takich rzeczy. Bo ta wypowiedź była tak niesmaczna, prawda? Patrzę tu z boku. Tutaj mój kolega pospieszy, otrzymuje tak ważną, tak cenną nagrodę za tyle lat pracy. Wszelkie sugestie już po tej ceremonii są wysłane. Druga sprawa. Od interpretowania tej sytuacji odnośnie kapitułu. Jakie świetne stawia to kapitułę. To tak jakby kapituła nie wiadomo co robiła. Kapituła zrobiła wszystko zgodnie z przepisami. I dlatego mówię, że nie podoba mi się to, to muszę powiedzieć, takie rzeczy. Następnie mi się to nie podoba, panie radny Chuchma, że pan mówi o kampanii, że wójce robi kampanię, czyli tak, pan nie wiem, jaki ma cel, że w kampanii to mówił to, a teraz nie robi. Odnośnie tych terminów. A pan doskonale wie, że pan wójt przestrzega termin, tylko że pan chciał statut zmienić, nie? Ale pan wójt postępuje zgodnie z statutem. Bo nie wiem, czy sobie to sobie teraz kampanię robi, czy pan mój, czy pan sobie robi kampanię broniąc sytuacji, które są już dawno załatwione. I dlatego to muszę powiedzieć, bo nie można tak po prostu za jednym ciągiem. Ja bym się na miejscu pana pospieszyła poczuł jakiś urażony. Bym się na miejscu kapituły poczuł urażony. Bym się na miejscu pana wójta poczuł urażony. Bo pan mój przestrzega przepisów, a że one są takie, jakie są. A pan mówi, że sugeruje, że w kampanii było tak, ale on postępuje zgodnie z statutem, który nie został jeszcze przez Radę zmieniony. Także tylko chciałem tyle powiedzieć, że nieraz nie warto wszystko krytykować, bo w tej krytyce totalnej można kogoś skrzywdzić. Trzeba docenić to, co inni robią i być trochę obiektywnym, a nie zawsze stawać przeciw. Robię dobrze, bo kiedyś byłem na sesji, pan też krytykował. Jeszcze pana komisję rewizyjną też krytykuję. Można powiedzieć tak, nie będę przychodził na komisję, na sesję, bo zawsze jestem przeciw. No tak można to po prostu określić w pana przypadku. Pan zawsze jest przeciw. I tylko chciałem tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan radny Nowak, proszę bardzo. Ja proponuję tutaj kwestia też do pana przewodniczącego, niech pan Wojtek przedstawi te błędy, bo to nie można przedstawiać później, tylko teraz, żeby wyjaśnić tę sprawę na bieżąco. Ja chcę teraz zobaczyć, jakie błędy. Proszę bardzo. Proszę pana przewodniczącego. Proszę państwa, to miałem nie zabierać głosu, ale naprawdę jestem troszeczkę zniesmaczony. Pan radny Puchla wyraża się, że ma być to godne, niegodne, że to nie jest godne. Przez tyle lat, co zostawały przyznawane te tytuły, nigdy pan Puchla nie zabierał głosu. Aż dziwne, że tym razem, panie Puchla, pan był również nominowany do tej nagrody, czy nie? Proszę mi odpowiedzieć. To już wszystko rozumiem. Dziękuję serdecznie. I naprawdę, ja się naprawdę czuję bardzo, bardzo wyróżniony i to, co powiedziałem przedtem. Ale mówię, zawsze znajdują się osoby, które potrafią do tej dobroci dodać te swoje... Nie dokończę tego. Moment, nie teraz. Proszę. Proszę, przewodniczący komisji. Jeszcze odnosząc się do tej skargi, która zarzuca się, pan Wojtek zarzuca tak długi termin czas rozpatrywania, ona wpłynęła do urzędu gminy, datowana była na 1 marca. Proszę o spokój. Na następnej sesji była rozpatrywana. Więc nie wiem, skąd takie daty u pana radnego. Dziękuję. Proszę państwa, powiem państwu tak. Proszę spokój. Wczoraj brałem udział odsłonięciu obelisku bohaterom walczącym za wolną Polskę. I tak sobie pomyślałem, czego te osoby, które poległy za wolną ojczyznę, wymagałyby dzisiaj ode mnie. Myślę, że przede wszystkim takiego bohaterstwa, żeby zwyciężyć własny egoizm, własny populizm, własną prywatę. I myślę, że wtedy dzisiaj jestem bohaterem, jeżeli potrafię wznieść się ponad własne słabości. Nie czyńmy z posiedzeń sesji Rady Gminy Branice prywatnych
przedstawił. Pracujmy dla dobra gminy Branica. Proszę bardzo, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Proszę. Dlaczego PKS likwiduje niektóre kursy? Mieszkańcy jadą autobusem z Łuczy do Pliszcza zlikwidowane. To co by PKS chciało? Szkoły PKS wozi. Jakie wyjazdy z PKS-u bierzemy? Niech trochę ruszy grubę, niech trochę coś szukają. Dość, że drogie bilety są. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą kapituły. Może szkoda, że nie ma w tej chwili pana radnego Wojciecha Kukli, także może nie wiem, czy wróci. No szkoda, że nie ma pana Wojciecha. Ja po raz kolejny chciałabym państwu przekazać informację, że kapituła działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy Branice. Państwo, jest pan Wojciech. Państwo na podstawie uchwały o zasadach przyznawania medalu zasłużony dla gminy Branice podjęliście taką decyzję, że ma zostać powołana kapituła przyznania tego tytułu. Państwo do składu tej kapituły wybraliście tylko radnych, dwie osoby były z urzędu i my pięcioosobowym składzie kapituły rozpatrywaliśmy wszystkie 7 wniosków odnośnie przyznania tytułu zasłużonych dla gminy Branice. Ciężko jest mi teraz, panie Wojciechu, uzasadniać decyzję każdego członka kapituły. Omawialiśmy każdy wniosek bardzo dokładnie i każdy z nas osobna indywidualnie głosował na przyznanie tego wyróżnienia. Zdecydowaliśmy o wyróżnieniu tylko jednej z osób, których wnioski wpłynęły do kapituły. I na tej podstawie przygotowaliśmy projekt uchwały o przyznaniu tytułu dla jednej osoby. I to państwo podejmowaliście tę decyzję, czy ten tytuł, czy to wyróżnienie przyznać, czy nie. A jeżeli pan, panie radny, mówi, że pan nie musi zapoznać z uzasadnieniem tych wniosków, korespondencja do biura rady wpływa, jest przekazywana. Wszystkie wnioski odnośnie przyznania tytułu zasłużonych dla gminy Branice są automatycznie przekazywane do rady gminy. Wpływają do biura rady i z tego, co wiem, wcześniej pracowałam w biurze rady i pan przewodniczący niezwłocznie od razu polecał przekazywać państwu wszystkie dokumenty, łącznie z wnioskami o przyznanie tytułu. Dlatego na pewno miał pan możliwość zapoznania się ze wszystkimi wnioskami, ze wszystkimi uzasadnieniami wniosków. Także ciężko mi teraz odczytać pana wniosek, że chce pan, aby przedstawić uzasadnienie. Czyli po raz kolejny mamy kserować wnioski o przyznanie tytułu zasłużonych dla gminy Branice, tak? Nie. Wnioskował pan w drugim punkcie swojego wniosku o przekazanie protokołu. Z tego co pan wiem, to protokół został panu przekazany, tak samo jak pozostałym razem. Protokół z posiedzenia kapituły został panu przekazany. Tylko tak pokazuje, kto jak głosował. Panie Wojciechu, regulamin uchwalony po raz enty, powtarzam, przez państwa, przez Radę Gminy Branice mówi, że kapituła każdy z członków kapituły głosuje indywidualnie. Nie rozumiem, jakiego uzasadnienia jeszcze pan potrzebuje. Jeżeli my wyrażamy indywidualnie w głosowaniu swoje zdanie na temat każdej kandydatury i zdecydowaliśmy, że 7 wnioskujemy do państwa o przyznanie jednego, czyli myślę, że tutaj można przeczytać, jakie są nasze stanowisko. A ciężko jest mi teraz przekazywać stanowiska pana Edka Czyszczą, pani Marty Kumeniuk-Wiśniewskiej, pani Teresy Mróz. Mam panu przedstawić odpowiedzi na pana wniosek uzasadnienie każdego z członka kapituły? Nie, to jest posiedzenie kapituły. Panie Wojciechu, czy głosowanie kapituły, to ja mam, to ja mam. Pan ma protokół z niejawnego posiedzenia kapituły, na którym rozpatrywaliśmy. To jest niejawne, protokołów nie piszemy, bo to jest niejawne. Panie Wojciechu, protokół jest napisany, bo pan go otrzymał. Na tym protokole jest zapisane, że omawialiśmy każdy z wniosków indywidualnie, osobno. I rozmawialiśmy naprawdę bardzo długo na temat wszystkich zgłoszonych wniosków o przyznanie tytułu zasłużonych dla gminy Branice, a potem po dyskusji na ten temat głosowaliśmy każdy z wniosków osobno. Czyli mam rozumieć, że w dyskusji
komisji nie ma. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Chciałbym to zakończyć dyskusję. Panie Wojtku, mandat radnego jednak zobowiązuje do godnego zachowania się. W pierwszym momencie na początku sesji wręczamy, a później Pan podważa komisje różne, kapituły podważa. Wybieraliśmy ich sami z naszego grona i teraz podważamy decyzje, nie mamy do nich zaufania. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Proszę, sołtys. Chodzimy takie zdanie, chodzi mi o wykonywanie pewnych prac, zadań, celów wyznaczonych z Funduszu Sołeckiego, poszczególnych ksiar. Chodzi mi o wykonanie pewnego zadania, które było w tamtym roku wyznaczone z Funduszu Sołeckiego, a nie zostało wykonane, bo po prostu z tego względu nie zdążyło się zadania wykonać pewnego remontu odcinka drogi jednego. I musiałem zrobić ten materiał, żeby nie przypadły pieniążki. I chodzi mi o to, no już pytać kilka razy, kiedy zadanie zostanie zrealizowane 12 maja. I powinien ten materiał, który w firmie leży od tamtego roku, a no i czekam na to zadanie, kiedy będzie wykonane, bo z tego co widzę, że coś się pomału to wszystko idzie no, słabo, także obawiam się, że z tego roku zadania z Komuszewskiego też podobnie będą opóźnione, bo może nie zrealizowane, że mam takie niewielkie obawy, bo wiele może tutaj leżeć w firmie zakupiony w tamtym roku, także już kilka razy się pytałem, ale tak na razie to tak wszystko jest zbywane, także na razie tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Proszę, Pan Radny Puchla. Ja tylko jedno pytanie. Czy dzisiaj na tej sesji, co przed chwilą powiedział, ja podważyłem decyzję kapituły przyznającą oznaczenie Panu Kuzmiczowi? Nie, ja mówimy o pracy kapituły. Nic więcej. Dziękuję. To już, bo to naprawdę niczego nie prowadzi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Proszę, Pan Wójt. Ja króciutko. Panie Radku, jeżeli chodzi o ten PKS, faktycznie zostały zlikwidowane połączenia. Przypomnę, że nie chcieliśmy dofinansować PKS-u. Coś za coś. Jeżeli chcemy utrzymywać to nierentowne, ale proszę mi pozwolić zaskoczyć. Jeżeli chcemy utrzymywać nierentowne połączenia, niestety trzeba płacić za to. Ale trzeba to płacić. Tam jeździ 5, 4, 3 osoby średnio. Dziennie. Tłumaczy dyrektor, jak będzie 5 osób, czy prezes? Nie, te połączenia były nierentowne. W związku z tym to od Państwa zależy. Jeżeli przeznaczycie na to pieniążki, wskazuje się źródło finansowania, nie ma problemu, będziemy dopłacać. Ale wydaje mi się, że autobus, który jeździ pół godziny po kolejnym i w którym średnia na trasie to jest 5 osób, no mija się z celem, żeby on kursował. Państwo decydujecie. Według mnie to jest nieekonomiczne. Najważniejsze jest, są te kursy podstawowe, te, którym starsze osoby dojadą do lekarza, do urzędów, ale nie te kursy pośrednie w okolicach godziny 11-12. Państwo, tu się to brukowanie. Niestety, no, tych prac mamy bardzo dużo w każdej miejscowości. Pani z Urzędu Pracy powiedziała tutaj, bądź nie powiedziała, ale ja mogę dopowiedzieć, że osobę, która będzie brukowała, otrzymaliśmy do dyspozycji 7 dni temu dopiero. A jest połowa roku. Mamy jedną osobę do brukowania, w związku z tym, no przepraszam, musicie uzbroić wszyscy cierpliwość. Przypomnę, że robimy w tym roku za 1 000 000 złotych drobnych prac. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii tego typu sytuacja miała miejsce. Nie powiedział Pan, że drogę, w zasadzie początek inwestycji macie zrobioną w zeszłym tygodniu, także warto tym mówić, że coś jednak jest robione. Drobno, bo drobno, ale zrobiliśmy. Panie Wojtku, nie byłbym sobą, gdybym sobie nie pozwolił na odpowiedź. Bo ten regulamin, o którym wspominała moja zastępczyni, to regulamin, który został uchwalony w minionej kadencji, ile się nie mylę, tak? Proszę mieć pretensje do siebie. Między innymi Pan go konstruował, albo głosował za lub przeciw. Także inicjatywa do Pana, jeśli Pan chce to zmienić, myślę, że radni są dorosłymi ludźmi, będą zgodzą się z Pana tokiem myślenia. Podejrzewam, że poprą Pana ewentualny wniosek o zmianę tego. To samo, jeżeli chodzi o rozpatrywanie tych skarg mieszkańców. Ja nie ukrywam, że czy moja inicjatywa, czy moje zastępczenie jest taka, żebyśmy jak najszybciej rozpatrywali wszystkie skargi. Tak jest w urzędzie. No po prostu te terminy dla nas są priorytetem, żeby nie tylko skargi, ale w ogóle tok postępowania całego administracyjnego skrócić do maksimum, skrócić do minimum, przepraszam. Ale no niestety pewnych rzeczy nie da się skrócić. Ja nie zamierzam tutaj wpływać w jakikolwiek sposób na radnych. Jeżeli uważacie, że statut jest zły i że chcecie to zmienić,
To są autonomiczne osoby, to są ludzie myślący i proszę ich przekonać. Myślę, że wygłosują tutaj tak, jak będą chcieli. No, ja nie mam zamiaru na nikogo wpływać, panie Wojtku. Ja jeszcze raz powtarzam, naszym celem jest dążenie do tego, żeby te skargi skrócić do minimum, czy postępowanie administracyjne dotyczące innych rzeczy w urzędzie, które załatwiamy i to czynimy. A na pozostałe rzeczy no nie ma wpływu, to pana inicjatywa i myślę, że jeżeli pan do nich dotrze, to oni to zrozumieją. Co do zasłużonego, to cytując klasyka, czasem lepiej milczeć niż mówić nie na temat. Dzięki. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Jedno zdanie. Ja nie neguję, ja wręcz odwrotnie powiem, wierzę, że w kompetencjach rozpatrywania skarg, które należą do wójta, nie dotrzymuję tych terminów. Ja mówię tylko o tym, jeżeli wpływają skargi do Rady Gminy. Ten termin skróci na skargę. Do pana Sołtysa bliższy z panem Sołtysiem, bo pan dzisiaj również tutaj był pan dyrektor z Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił uwagę o pracowników w ramach społeczno-czytelnych, czyli przedstawicielek. Mam taką prośbę, jeżeli właśnie jest taka potrzeba, o czym pan wcześniej wspomniał, że chciałby pan wcześniej, żeby ci pracownicy rozpoczęli swoją pracę, czy jakiś okres już później jesienny, później, to proszę śmiało do urzędu przyjść i nam to zgłosić. My rzeczywiście ustaliliśmy już ten termin rozpoczęcia tych prac i zakończenia na ten rok, ale nie mieliśmy, ustaliliśmy to na podstawie informacji, które mieliśmy tutaj, jeżeli chodzi już o wzór jakichś tam prac w zeszłym roku, czy odnośnie sugestii innych sołtysów, czy innych osób, a tą uwagę, którą pani się przekazał, no nie wiedzieliśmy, dlatego pewnie byśmy się nad tym pochylili i zastanowili, czy rzeczywiście nie przesunąć rozpoczęcia tych prac wcześniej, czy gdzieś tam dłużej, później na jesień. Także oczywiście, jeżeli będą takie sugestie, które zgłaszać, będziemy się zastanawiać się w ramach jakichś możliwości finansowych, będziemy myśleć, jak to rozłożyć w czasie. Ale mówisz, że... Tak, proszę. Ja już jakoś zgłaszałem ten rok, już tak trochę dzisiaj słyszałem. Pani rektor się nie będę, nie wezmę nazwiska, z środkiem stwierdzenia, co się tym zajmuje. I ja już zgłaszałem ten rok, bo trzeba jeszcze dłużej miesiąc dłużej, przesunąć to, już nie ma takiej możliwości, bo też do rzędu, wówczas do rzędu lubi ta praca. Także zgłaszałem, ale ona powiedziała, że to... To nie zależy od nich, one też nie widzę, że zależy od tego. Tak, może nie wiem, może ona, może ja, ale to słyszałem, ale tak to samo trzeba informacji, które też się wydałem i też tak było coś takiego. Może miesiąc dłużej, może dlatego właśnie wynikało to z jakichś możliwości finansowe, bo my też planujemy, wiadomo, rok wcześniej środki na ten cel. Dlatego jak rozpoczynamy w jakimś tam pewnym czasie, to mamy na te 6-7 miesięcy środki, dlatego mogliśmy tak jedynie zaplanować, ale już planując na kolejny rok, to mówię, to jest wszystko do rozmowy, do uzgodnienia i do porozumienia się, czy wcześniej zaczynamy, czy później zaczynamy, a później na jedzie kontynuujemy. Bo tak jak mówię, to też wiąże się środkami, bo wiadomo, że za każdy miesiąc też musimy mieć, za każdy miesiąc zaplanowane środki. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Zamykam sesję Rady Gminy Brańcy. Dziękuję bardzo. Ja bym...